Cześć Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. Dziś mamy święto narodowe w naszym projekcie. Ten oto zwycięski, wspaniały, heroiczny Polonez Asdur op. 53 w jakże wspaniałym momencie historii świata, nazwijmy to, i w naszych czasach pojawia się ten odcinek. Wspaniałym, w cudzysłowie, chodzi bardziej mi o to, że tak naprawdę jest to bardzo smutny moment, kiedy wszystko na nowo się zamyka, kiedy niestety dużo koncertów moich zostaje odwołanych, już ponad 18 koncertów w tej chwili mam odwołanych, kiedy wszyscy tak naprawdę mamy trudny czas, czego potrzebujemy bardziej dla wzmocnienia ducha, jak nie takiej właśnie muzyki. Dlatego też postanowiłem rozpocząć ten odcinek bardzo nietypowo, mianowicie od zagrania Państwu tego Poloneza w całości, abyśmy już teraz wzruszeni, poruszeni i z zastrzykiem patriotycznej, dobrej energii zabrali się za analizę tego arcydzieła. A arcydziełem niewątpliwie to jest. Właśnie zauważyłem, że brakuje czegoś tutaj na fortepianie. I z racji tego, że jest to pierwszy odcinek w nowym miejscu, Monsieur Chopin już jest na swoim honorowym miejscu i będzie patronował naszym odcinkom również w mojej nowej pracowni. Wreszcie jest jasno, co mnie bardzo cieszy, bo ja tak naprawdę nie lubię ciemności i wszystkie te odcinki poprzednie, które były, no były w takim miejscu, bo musiały, tak musiało być. Teraz wreszcie mamy jasność. Kilka słów o Polonezie Asdur. Oczywiście książka Ferdynanda Hessika, która mi towarzyszy stale, jest naprawdę, bardzo ją polecam, bo jest wspaniała. Polonez nad Polonezami, pisze Ferdynand Hessik. Król wszystkich Polonezów. Szczyt, do którego wzniosła się muzyka tego gatunku. Jeden z najwyższych szczytów całej literatury fortepianowej. Nieporównane arcydzieło blasku i potęgi żywiołowego pędu, arcydzieło rytmu opartego to na czułości bezbrzeżnej, to na wyrazie buty, rozmachu, dzielności i fantazji szlacheckiej. A jako siła i jednolitość natchnienia, jedna z najpotężniejszych kompozycji we wszechświatowej literaturze muzycznej. Tak, proszę Państwa, to jest akurat cytat z Karasowskiego, z książki Fryderyk Chopin, Życie, listy, dzieła, Warszawa, rok 1782. I jest to bardzo ciekawe, ponieważ wszyscy muzykolodzy są zgodni co do oceny tego utworu. Zaszokował on świat, zaszokował on rodaków swoją siłą, swoim zwycięstwem, heroizmem, energią i tym, co w jaki sposób porywa tłumy i porywa ludzi. Jest niewątpliwie utworem wspaniałym. Polonez ten w każdym calu rycerski, majestatyczny, wspaniały i pełen energii, męskości, potęgi, a przy tym jakiegoś wojennego zapamiętania. Ma być rapsodem o bitwie pod Grochowem. Powiem Państwu, to pisze oczywiście Ferdynand Hessik, ma do tego prawo, ja powiem Państwu więcej. To jest rapsod o każdej bitwie. To jest rapsod o polskich bohaterach, o polskiej, odważnej, niezłomnej, walecznej duszy. O tym, że potrafimy się zjednoczyć, gdy coś dzieje się złego w naszym kraju, zwłaszcza z zewnątrz, gdy przychodzą jakieś ataki, agresje. To jest rapsod o całej Polsce, to jest rapsod o naszej historii. To jest po prostu utwór o nas i utwór o w pewnym sensie o marzeniach też Chopina, które się zrealizowały. Myślę, że co jeszcze wyczytałem bardzo ciekawego w tej książce? Otóż
Okazuje się, że Liszt, Franciszek Liszt, który napisał pierwszą biografię Fryderyka Chopina, w ogóle przemilczał w tej książce tego poloneza. Proszę Państwa, coś niebywałego. Liszt, który tak wspaniale pisał o utworach Fryderyka Chopina, tylu utworach i w ogóle o nim samym, nie pisze ani słowa o takim arcydziele. Zazdrość? Może kto wie. Coś musiało być na rzeczy. Przecież to jest niemożliwe. Liszt sam zresztą tego poloneza grywał. Polonez ten jest tak wspaniałą apoteozą przeszłości, chodzi o rycerskość i o wszystkie zwycięstwa, że samego autora, jak wiadomo, przeprawił o halucynację i zmusił do ucieczki z samotnej wieżycy zamku Noan, w której zdawało mu się, że słyszy stąpania i dźwięki karabel praojców, że widzi ich postacie sunące ku niemu w majestatycznym pochodzie. Wiemy skądinąd, że Chopin miewał czasami tego typu wizje podczas grania na fortepianie. To jest bardzo ciekawe. Gdy wpadał w jakiś trans, zdarzało mu się, czy to w sonacie bemol w marszu żałobnym, czy to w tym polonezie, zdarzało mu się widzieć, mieć pewne widzenia, które go przerażały. Także czasami musiał przestawać grać i wychodzić, żeby ochłonąć. To świadczy o jego niesamowitej wrażliwości. To świadczy o jego duszy artystycznej, o jego wyobraźni i o tym, że muzyka do głębi poruszała każdą cząstkę jego wnętrza, a także wbrew wszystkim, którzy twierdzą, że muzyka Chopina jest absolutnie taka, powiedzmy, obiektywna, że nie obrazuje niczego, że dla Chopina samego jednak muzyka obrazowała coś. Tyle, że on nie lubił o tym mówić. A te dwie rzeczy moim zdaniem trzeba rozgraniczyć. Ja też nie jestem za tym, żeby nadawać tytuły utworom Chopina, które w jakiś sposób spłycają ich treść. Nie jestem za tym, żeby bardzo wnikliwie wyobrażać sobie pewne rzeczy, choć zależy to. Znaczy tak naprawdę, to powiem Państwu, to jest trochę głębsze, bo nie jako wykonawcy na przykład to akurat na tym zależy, ponieważ muzyka musi być grana z wyobraźnią, ale niekoniecznie słuchacze muszą dokładnie to wiedzieć i każdy może czuć, co chce. Może myśleć, o czym chce, gdy słucha muzyki. Może o niczym nie myśleć. Może muzyka do niego przychodzić. Może ją wchłaniać. I to jest takie wspaniałe, bo to jest wolność. To jest absolutnie czysta, piękna, wspaniała wolność. I myślę, że o to Chopinowi chodziło. Właśnie o tą wolność odczuć słuchacza. Tyle, że oczywiście ten polonez nie może być oderwany od naszej historii. Nie może być oderwany od czasów, w jakich został napisany i nie może być oderwany od tego, co działo się we wnętrzu Chopina w tamtych czasach. Jak dla mnie, tak jak Państwu powiedziałem, jest to właściwie kontynuacja. Jest to kontynuacja poloneza Fismol. Jak w polonezie Fismol mieliśmy brutalną walkę, tak tutaj mamy zwycięstwo. Jest to walka zwycięska. Nasuwają się obrazy, na przykład Jana Matejki, obrazy bitewne, obrazy pełne jakiegoś bohaterstwa i takiego właśnie zwycięstwa. Na pewno Chopin, natchniony również rozmowami z Mickiewiczem, takiego Chopina już opowiadałem w poprzednim odcinku, chciał napisać heroiczny poemat. Poemat, który pociągnie ludzi, który sprawi, że po wysłuchaniu go rodacy poczują natychmiast tak wielką odwagę, tak wielką dumę i niezłomność, optymizm i siłę, że po prostu nigdy nie ustaną w walce. I myślę, że Chopin, który, jak wiemy, już kilkakrotnie myślał o śmierci, o tym, że umiera, że nie będzie żył długo, ponieważ był bardo chory, stanął na szczycie swojego natchnienia i spowodował, napisał dzieło, na pewno myśląc o tym, że gdy jego zabraknie, to dzieło zostanie i ono pomoże nigdy się nie złamać. Pomoże Polakom nigdy się nie złamać, cokolwiek by się nie działo. Dlatego, tak jak powiedziałem na wstępie tego filmu, tak bardzo jest to ważne teraz. I to wykonanie, które zagrałem, dedykuję wszystkim Państwu.
wszystkim i dedykuję zwłaszcza artystom, którzy oglądają ten film, ale nie tylko, każdemu z Państwa, ponieważ każdy na pewno przeżywa czas bardzo trudny. I nauczyciele, którzy muszą teraz zdalnie pracować i to nawet z małymi dziećmi, przecież to jest niewyobrażalne, niewyobrażalna trudność. I rodzicom, i dzieciom, młodzieży, i studentom, i lekarzom, i no każdemu, kto przeżywa trudne rzeczy, kto przeżywa dramaty, i wszystkim chorym ludziom, po prostu wszystkim. Utwór, który właściwie to w tym filmie, proszę Państwa, ja powinienem go po prostu dla Państwa grać. Przez godzinę grać. Utwór jest tak znany, że też strategia mojego filmu musi być dość specyficzna. To znaczy, może troszkę inna, a może właśnie, może nie. W każdym razie chodzi mi o to, że chciałbym, aby jednak udało się znaleźć coś więcej, jeszcze odkryć coś, co w tej muzyce oczywiście bezsprzecznie i obiektywnie jest, ponieważ subiektywnych ocen i odczuć to mają Państwo aż w nadmiarze. Więc myślę, że po to jest ta analiza i będzie potrzebna. W ręku trzymam moje nuty tego poloneza, które, proszę Państwa, towarzyszą mi od samego początku, kiedy się go uczyłem, a to było jeszcze, no, na studiach, czy zaraz po studiach, w każdym razie, no zaraz chyba po studiach, no już ponad 10 lat. I teraz Państwo zobaczą, jak wyglądają nuty artysty, nad którymi pracuję ponad 10 lat. Bardzo przepraszam, nie jest to piękna książka, z jakiej korzystałem, opowiadając o mazurkach, czy o innych utworach. Mamy tutaj nuty, które wręcz nawet już są w rozsypce, właściwie można by powiedzieć, ale dalej chcę z nich korzystać, ponieważ nie dość, że jest tu dużo moich notatek jeszcze sprzed 10 lat. Palcowanie, my wiecie Państwo, my pianiści piszemy sobie często w nutach, jakimi palcami gramy pewne rzeczy, to potem po latach się z głowy wychodzi, zresztą o tym się nie myśli już potem grając, ale gdy na przykład wraca się po kilku latach przerwy do utworu, to dobrze mieć takie nuty, z których się korzystało, bo wszystkie te zapiski zostają. Niezbyt przyjemnie powtarza się grany kiedyś utwór z nut czystych. Dobrze, przejdźmy już do muzyki i do utworu. Jestem przekonany, że Chopin nie rozpoczął pisania tego utworu i komponowania od wstępu. Tylko najpierw miał temat główny. Zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego. Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów. Moimi jednymi dowodami jest moja własna wyobraźnia, jest to, że ja również troszkę komponuję i piszę muzykę, więc w jakiś sposób rozumiem może głębiej twórcę. I myślę, że Chopin najpierw rozpoczął od napisania właśnie takiego tematu. Który był tematem właśnie zagrzewającym do walki, dumnym, bohaterskim, heroicznym w jakiś sposób, takim bohaterem właśnie. Po czym miał teraz za zadanie napisać jakiś wstęp, prawda? No jak tutaj teraz napisać wstęp? Spróbujmy się sobie pomyśleć właśnie o tym kompozytorskim wyzwaniu. I teraz ten wstęp, najpierw zagram go Państwu w całości, ten wstęp, i taką zagadkę mam dla wszystkich z Państwa. Pobawimy się troszeczkę. Zagadka będzie polegała na tym, żeby każdy z Państwa policzył, ile razy w tym wstępie pojawi się takie podejście, tak jak mamy na samym początku zaraz, takie szybkie podejście, powiedzmy chromatyczne, czy szesnastkowe, a więc takich szybkich nut, taka, tam. Nut. Siedem nut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Taka, tam. Liczymy, ile razy. Thank you.
razy. Ktoś z Państwa wyliczył 5, ma rację. Ktoś z Państwa wyliczył 4, dał się w jakiś sposób złapać w pułapkę. Ponieważ 4 są bardzo oczywiste, 5 jest w lewej ręce, lekko ukryty. Teraz policzę razem z Państwem. Pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz. Czwarty raz. I teraz piąty raz w lewej ręce. W oktawach. To jest jeden z elementów, które tworzą ten wstęp. Jeden z materiałów, z których jest on zbudowany, bardzo ważnych zresztą, ponieważ on wzmaga nam napięcie. Jednocześnie wypełnia ciszę pomiędzy pierwszą pojedynczą nutą i pomiędzy dwoma następnymi nutami. Bo to jest tak naprawdę szkielet tej melodii. Melodia to i następnie... Kolejne pytanie. Co to jest to? To już jest pytanie dla wytrawnych moich słuchaczy. Powinno być tak, ale mamy... opóźnienie, prawda? To jest opóźnienie. I to jest bardzo ważne. Dwie nuty, z których jedna jest opóźnieniem drugiej, czyli jakby jest napięciem, które rozwiązuje się na tą drugą nutę. Oczekujemy tej drugiej nuty. To jest szalenie ważne, ponieważ na tym zbudowany jest pierwszy temat, na dwóch nutach tak naprawdę. O tym za chwilę, ale jest to właśnie bardzo jednorodne, bo Chopin, pisząc ten wstęp, już zna temat, wie, jak będzie temat brzmiał i właśnie wkłada w tym wstępie, proszę Państwa, tyle motywów, właściwie motywy, które się pojawią potem w Polonezie. W różnych jego częściach. One wszystkie są we wstępie. I to jest właśnie to jest wspaniałe, że ten wstęp nie jest tylko zwykłym wstępem. Ale nie dość, że nam daje charakter, wzmaga napięcie i to tak bardzo wzmaga, rozgrzewa nas już do czerwoności, że już chcemy, żeby coś się zaczęło, aż wtedy, kiedy już jesteśmy przygotowani, wchodzi ten jakże bohaterski temat, kiedy już jesteśmy na to przygotowani, prawda? Czyli nie tak jak Polonez Adur, który... bez żadnego przygotowania mamy od razu, prawda, poloneza. Wszyscy wstają natychmiast, oj, bo to hymn będzie, albo koronacja, prawda, będzie grana. Tutaj jest inaczej, jest ten właśnie wstęp. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali właśnie tego wstępu jeszcze raz i już dokładniej zanalizowali jego poszczególne małe fragmenty, czyli jakby to, z czego się składa, bo on się składa z kilku rzeczy. Po pierwsze z pierwszej nuty właśnie bohaterskiej. Potem z tego podjazdu, nazwijmy go, chromatycznego. Zresztą nie jest łatwy w graniu, ponieważ tu mamy podwójne dźwięki w jednej z rąk, prawej. Przywołuje to nam trochę na myśl werbel. Taka, 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 tam, prawda? I potem mamy to opóźnienie. Bardzo, bardzo, bardzo ważne. I po tym opóźnieniu mamy znów coś ważnego. Znów jest to wypełnienie czasu. Taka, 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 taka. To też się pojawi. Ci z Państwa, którzy doskonale znają tego poloneza, na pewno jest Państwu wielu, wiedzą, z czym to się będzie, gdzie to będzie później, prawda? Taka, 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 taka. W środkowej części, oktawy lewej ręki. One już tutaj są ukryte. Tylko, że my też oczywiście o tym teraz nie wiemy. Więc mamy to wypełnienie czasu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po czym mamy znów to samo drugi raz, co było, tylko że podniesione o pół ton w górę, czyli wzmaga się napięcie. Mamy nutę, podejście, opóźnienie i znów. Trzeci raz. Teraz mamy, uwaga, nutę, podejście, opóźnienie i teraz już nie mamy, Chopin rezygnuje, wyrzuca te taka, 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 taka,
wyrzuca to, tylko daje znów nutę, podejście, opóźnienie, znów nuta i od tego miejsca rozpoczyna się już ostateczne podejście do tematu. Lewa ręka ma to podejście piąty raz, jeszcze raz, a co jest w prawej? Opóźnienie znów mamy. I teraz ile razy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ileż można? Myślimy sobie. Nasza podświadomość myśli sobie, coś jest grane, prawda? Cały czas. No, co to jest za muzyka? Ile razy, aż w końcu się okazuje, że za dwunastym razem. Za dwunastym razem właściwie dalej mamy to samo, tylko że zmienia się lewa, pojawia się tonika, a więc główny akord i dzięki temu mamy uczucie, że coś się zaczęło. Zaczęło się, zaczął się temat. I teraz proszę posłuchaj, jak to jest piękne, prawda? Że z tego, co było wcześniej, doszliśmy do tematu, więc teraz tak, jeszcze raz wstęp. Jedna nuta zagrana dumnie, bohatersko, tak jakby sygnał. Można nazwać to sygnałem na przykład do walki, sygnałem pojedynczym, ale jedna nuta. Wszyscy się budzą, rozglądają. Jedna nuta, potem podejście dwudźwiękowe, właśnie trójdźwiękowe, bo to trójdźwięk jest to, co się tutaj dzieje. Trzy dźwięki, raz, dwa, trzy i one wędrują sobie do góry, chromatycznie. Czyli pojedynczy dźwięk, czy akord, następnie podejście, potem opóźnienie i potem te werblowe taka, 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 taka. I potem drugi raz to samo, dźwięk, podejście, opóźnienie, te werble. I potem jeszcze dwa razy już bez tych werbli, a więc dźwięk, podejście, opóźnienie, dźwięk, podejście, opóźnienie i na końcu bardzo długie opóźnienie, 11 razy, aż dojdziemy do tematu głównego. I słuchamy. Dźwięk, podejście, opóźnienie. Doszliśmy, czyli zdobyliśmy to, co właściwie wstęp jest takim symbolem odzyskiwania niepodległości, możemy powiedzieć. Albo wolności jakieś. Udało się i teraz celebrujemy, proszę Państwa, to opóźnienie, bo proszę posłuchać, właściwie temat tego poloneza składa się z dwóch tak naprawdę nut. To już jest jakby wariacja tych dwóch nut. A więc mamy zamiast... Potem znowu... Cały czas operujemy przez pierwsze cztery takty, trzy i pół, trzy takty w tych dwóch nutach, po czym jest modulacja i potem znowu są te dwie nuty, tylko o sekundę wyżej, o sekundę małą wyżej, czyli trochę tak jak we wstępie było. A następnie jest wybuch, jest pójście wysoko, będzie opadanie, potem znowu wysoko, znowu opadanie, jakiś symbol walki, albo jakiejś euforii, jakiegoś, myślę, że odwagi tak naprawdę, symbol odwagi, tak bym powiedział. A więc proszę posłuchać tego pierwszego tematu, może troszkę wolniej zagram. Powtórzone. Powtórzone. Modulacja. Modulacja. Czym jest modulacja? Przejściem z jednej tonacji do drugiej. A tonacja to są jakby akordy, grupa... Jak to staram się to najprostszym językiem teraz wytłumaczyć? Tonacja to jest świat tak naprawdę. Świat dźwięków,
zestawionych ze sobą, jakby akordy, które wokół których obraca się melodia i na których zbudowana jest podstawa melodii w postaci akordów różnych, czyli to, jak melodia jest ubrana. I tą samą melodię można zagrać w wielu różnych tonacjach, w zależności od tego, od jakiego dźwięku rozpoczniemy. Właściwie, jeżeli byśmy wzięli, no nie możemy zmienić melodii durowej na molową, więc jeżeli stwierdzimy, że melodia durowa musi być durowa, to możemy ją wykonać w 12 różnych tonacjach, w zależności od tego, od jakiego dźwięku zaczniemy. Jeżeli byśmy chcieli zmienić ją na molową, czyli na smutną, to już to kiedyś pokazywałem Państwu, bo Chopin też tak czasem robi, to wtedy już mamy 24 tonacje. Prawda? Więc oczywiście przejście z tej jednej tonacji do drugiej i pokazanie melodii w innej tonacji jest bardzo częstym zabiegiem kompozytorskim, który Chopin też stosuje, właśnie tutaj między innymi. A tą modulację robi się w różny sposób, można zrobić jakąś melodią, ale zawsze trzeba tak dobrać akordy, żeby one sprytnie nas przeprowadziły, jakby zwrotnica się przesuwa i my nawet do końca sobie nie zdajemy sprawy, że idziemy do innego świata. Tutaj właśnie to jest. Proszę posłuchać. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Tutaj. Mamy. Powtórzoną melodię. I teraz zamiast powtarzać znowu to. Co było za pierwszym razem, Chopin wypycha nas wyżej i idziemy w pochodzie polonezowym, marszowo-polonezowym bym powiedział, bo lewa ma takie... Właściwie to nie jest rytm polonezowy, bardziej marszowy, czyli taki zwycięski marsz. Uwaga, będzie coś ciekawego. Czy wysłyszą Państwo znów ten motyw dwóch nut tematu? Proszę posłuchać. A więc on się tam pojawia. On się pojawia jeszcze w takich mało, właściwie niespodziewanych miejscach, ale on jest symbolem. I to jest bardzo ważne. Te opóźnienie, które mieliśmy już we wstępie tyle razy, ono staje się tematem. A więc motyw dwóch nut we wstępie staje się tematem i co jakiś czas jeszcze się tutaj pojawia. Tutaj właśnie po tym podejściu... Właściwie nie musiałoby tego być. Bo to jest takie przejście między jedną melodią, między tą melodią. Zamiast tego, co jest bardzo ważne, bo to jest właśnie temat, mogłoby być jakieś podstawowe akordy, na przykład... Nie będę tutaj oczywiście, że tak powiem, poprawiał Chopina, bo to się nie da. Zrobię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby jakby uczulić Państwa na to, że te dwie nuty, one tutaj wchodzą tak trochę, nie z przypadku, ale troszkę takie może nieproszone są muzycznie. Muzycznie to jest trochę dziwne i mimo wszystko ta fraza, choć... Oczywiście my jesteśmy tak osłuchani z tym polonezem, że nam to nie przeszkadza, ale ona nie jest taka klarowna. A teraz Państwu jeszcze raz powiem dlaczego, bo zazwyczaj, tak jak to w mazurkach, czy walcach, czy będziemy mieli w nokturnach, jak jest fraza, są melodie, one są zazwyczaj bardzo uporządkowane pod względem liczby taktów też. Na przykład mamy frazę 4 takty plus potem drugie 4 daje nam 8 i to już jest jedno zdanie. Potem mamy znowu 4 plus 4. I tak Chopin bardzo często pisywał. Tutaj tak nie ma, ponieważ tutaj mamy, właściwie tak mamy 4 na początku. Ja policzę Państwu te takty teraz, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. Takty to jest, oddziela się je kreskami i to służy, tego nie słychać w muzyce i bardzo dobrze zresztą, bo to nie powinno być słychać, to tylko służy jakiemuś uporządkowaniu
takiemu graficznemu muzyki. Więc pierwszy takt. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Czyli mamy cztery takty się skończyły. Teraz powinny być drugie cztery. Jako następnik. Był poprzednik, powinien być następnik. Posłuchajmy tego, czy one będą. Pierwszy takt. Drugi takt to był. I teraz nie ma trzeciego. Jest jakby... Jest coś nowego. Oczywiście to coś nowego też trwa dwa takty. Proszę poczekać, to jest pierwszy takt. Właściwie to trzy może. No do dwa, tak. Tu jest... I tu jest znowu coś nowego. I drugi takt. I teraz mamy... To samo. Znaczy, tak jakby ten temat przerywa jedną melodię. Mamy tą melodię. Temat. Znów ta sama melodia. Znów temat. I doprowadza nas to do tej wspaniałej gamy, która się pojawia tyle razy. Jest symbolem takiego wystrzelenia czegoś, prawda? Jakiegoś działa, albo coś bardzo szybko w górę. W górę, czyli daje nam znów taki zastrzyk bardzo pozytywnej energii. Elektryzuje nas. Wiem, myślę, że może troszkę jest to skomplikowane, co ja teraz tutaj mówię, ale idea jest taka, że nie jest to napisane w taki grzeczny, jednorodny sposób. I to chciałem właśnie Państwu pokazać. Może jak zagram to wolniej, to będzie to bardziej zrozumiałe, tak jak to często bywało, więc jeszcze raz. I jeszcze uporczywie powtarzana nutę. Modulacja to była. I teraz to był poprzednik. I teraz mamy następnik. Chopin rezygnuje już z tego, co było, tylko wprowadza nam coś nowego, jako jakby zakończenie tego poprzednika. I znów mamy nową melodię, wznoszącą. I co teraz? Temat. Znów melodię. Zawsze w tym samym momencie. Ona, jak się pojawi, to już powinniście Państwo wiedzieć, że jest zakończenie części A. Części A. Która... tylko, że małe A. Tak to ją nazwijmy. Mała część A się kończy takim ukłonem właściwie. Tylko, że za pierwszym razem i tu jest właśnie bardzo ciekawy moment. Za pierwszym razem Chopin nie kończy tego jeszcze, tylko chce wprowadzić A ponownie. A więc małe A i będzie drugi raz to małe A, tylko wzmocnione. Czyli to, co usłyszeliśmy, usłyszymy w jeszcze lepszej, takiej potężniejszej, powiedzmy, orkiestracji, czyli więcej instrumentów, więcej osób. Będzie więcej potęgi, ponieważ prawa ręka zamiast dwóch nut, jak na początku, będzie miała trzy nuty. I wszystko rozszerza się w fortepianie, a więc wysokie dźwięki i niskie dźwięki. Chopin używa tutaj... I słyszymy tutaj tyle rzeczy. Właściwie to tak jak Państwu na początku wspomniałem, ja myślę, że tego poloneza można by scharakteryzować jako właśnie taki obraz bitewny, w którym jest bardzo dużo szczegółów. I gdzie nasz wzrok w czasie słuchania tego poloneza przechodzi
sobie z jednej postaci na drugą i tyle tego wszystkiego się dzieje. Tutaj na przykład mamy temat, ale on już jest przedzielony też takimi wojennymi werblami. Proszę pozwolić. Uwaga! I znów temat. Zakończenie ukłonem. A więc takie typowe zakończenie polonezowe, prawda? Ta, 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 ta. Jak ja często tłumaczyłem w poprzednich polonezach, to tutaj to mamy właśnie. I tu się kończy po raz drugi część A. I teraz będziemy mieli część małe B, a więc część taką przeciwstawną, która wprowadza nam taki, jak to nazwać, takie budowanie, wspaniale napisane budowanie napięcia, cały czas z takim charakterem bohaterskim i marszowym. To się pojawi, to budowanie się pojawi, napięcia pojawi się dwa razy, a po nim mamy lekkie uspokojenie i taki dumny temat, który jednak wprowadza jakiś element pewnego smutku, ponieważ ta On będzie używał tego motywu dwóch nut z pierwszego tematu, ale będzie używał molowej wersji, a więc smutnej wersji tych dwóch nut. Zaraz Państwu to pokażę. A więc część małe B. Rośniemy, rośniemy, rośniemy i wybuchamy! Jeszcze raz to może nie było mnie słychać w trakcie grania, bo ten głos i fortepian, one się wykluczają. Tutaj mamy taka istota, jest to wspaniale napisane kompozytorsko i energetycznie. Mamy znów, tak jak we wstępie, wybuch jednej nuty, po czym od bardzo cichego będzie wszystko rosło tam, ta-ta, tam, ta-ta, jakby coś się zbliżało do nas. Tam, ta-ta, tam, ta-ta, tam, ta-ta, tam, ta-ta. Coraz bliżej, po czym jest wybuch. Czyli może to troszkę jest, jakbyśmy naciągali cięciwe łuku. Albo odpalali działo, prawda? I ono w końcu wybucha. Tutaj mamy ten wybuch, co ciekawe, i to jest właśnie świetnie napisane. Muszę to Państwu pokazać, bo są dwa wybuchy. Dwa. A więc, no cóż, no, zwycięstwo, prawda? Są za pierwszym razem dwa wybuchy, po czym jest modulacja. I za drugim razem wszystko się powtarza dokładnie tak samo, tylko że już za drugim razem będzie jeden wybuch, no i będzie to w innej tonacji. Posłuchajmy troszkę wolniej. Coraz bliżej. I teraz uwaga, wybuch. I teraz jeszcze drugi wybuch. I to te dwie nutki były modulacją i teraz mamy to samo. I wybuch! Przy czym ten wybuch, mam to na myśli, wybuch muzyczny, że to muzycznie nam wybucha, prawda? Ta muzyka jest takie wyzwolenie energii, wielkiej energii, która była kumulowana, następowała kulminacja, kumulowanie się tej energii i ona wybucha. I to wybucha dwukrotnie, potem. I teraz ten fragment doprowadza nas do tego właśnie dumnego poloneza, gdzie lewa ręka ma rytm polonezowy po raz pierwszy, proszę Państwa, tak naprawdę w tym utworze. To jest rytm polonezowy bardzo taki czysty, czystej postaci. I mamy to, co wspomniałem, a więc melodię. Taką szlachecką melodię, ale... I teraz proszę posłuchać, tu jest ten motyw tematu.
Znów opóźnienie, a więc wszystko tak jak we wstępie. Tylko że to jest nie tak jak było na początku. Tylko tutaj mamy jakby. Więc troszkę jest tego smutku, takiego jakiegoś niepewności. Akumulacja energii i powrót do małej części A. A więc jeszcze raz, i to jest bardzo typowe, jeśli Państwo pamiętają moje filmy, że Chopin tak właśnie konstruował polonezy, że ta pierwsza część poloneza przed tak zwanym triem, czyli przed częścią środkową, była, miała swoją formę. Ona była utworem sama w sobie, to znaczy miała właśnie zazwyczaj części A, czasami właśnie często powtórzoną, B i znów A. To było, tak było w polezach opus 26 i opus 40 i tak jest też tutaj. Tylko że tutaj to drugie A jest potężniejsze. I potem to trzecie A też od razu jest potężniejsze. Ono jest w trójdźwiękach. Zakończenie tej pierwszej części duże A. Myślę, że jest to teraz troszkę jaśniejsze, choć jak się tego słucha, to jest to dość wyraźne, myślę. Nie wiem, jak dla Państwa, nie muzyków, czy było to takie jasne. W każdym razie myślę, że sposób pisania tutaj tych fraz i to, jak one są właściwie troszkę nieprzewidywalne mimo wszystko, jest fascynujący i warto tak wejść głębiej w tą strukturę, żeby to odczuć. Teraz może wykonam dla Państwa jeszcze raz w całości tą część, tą pierwszą dużą część A. Pocieszmy się tą muzyką, ponapawajmy się i chłońmy tą energię, bo jest nam bardzo potrzebna. A następnie przejdziemy do omawiania części środkowej, a więc tria. Thank you.
chodzi, Tyjo. Tyjo, o którym za chwilkę już zacznę opowiadać. Tak niesamowicie dużo emocji we mnie wewnątrz ten polonez wywołuje i to zawsze, zarówno jak gram dla setek ludzi na sali, jak i teraz dla Państwa. Dlatego zanim zacznę Tyjo, potrzebuję minutkę ochłonąć i wracam do Państwa z omawianiem części środkowej. Po krótkiej przerwie witam ponownie. Kontynuujemy opowieść o polonezie Asdur i jego analizę. Dotarliśmy do Tria. Zazwyczaj w utworach, w polonezach Chopina część środkowa poloneza była inna, wnosiła coś nowego, coś innego, inny charakter przede wszystkim. Można by powiedzieć nawet, że była kontrastująca w stosunku do tego, co było wcześniej. Tym razem nie jest tak do końca. Już sam początek Tria, który jest szokujący, jeśli słucha się tego pierwszy raz. Wiem, że Państwu to nie grozi, bo znacie na pewno wszyscy Państwa ten utwór, ale gdy słucha się go w ogóle pierwszy raz w życiu, to to naprawdę może szokować. Nawet w pewnym sensie zazdroszczę osobom, które słuchają tego utworu pierwszy raz. Dlaczego to może szokować? Znów musimy powiedzieć o tonacjach. Ano dlatego, że tonacja, w jakiej rozpoczyna się Trio, proszę Państwa, jest tonacją tak daleką od tonacji głównej Asdur, w której skończyliśmy tą część, jak daleko jest Księżyc od Ziemi. Nie wiem, jak to inaczej zobrazować dla Państwa nie muzyków. Tonacja jest to bardzo ciekawy zabieg. Tonacja, w której skończyliśmy, ma 4 bemole. To oznacza, że jakby 4 z klawiszy to są czarne klawisze, bo bemole to zazwyczaj w większości przypadków one obniżają biały klawisz na czarny. Poza 2 wyjątkami, bo taka jest klawiatura, że 2 z tych białych klawiszy również są obniżone na białego sąsiada. Jeżeli mamy... Bo może właściwie dlaczego nie wytłumaczyć tego, skoro już mamy taką sytuację. Tonacja C-dur to jest tonacja, ja już mówiłem o tym Państwu kiedyś przy okazji chyba mazurka, C-dur. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. To jest tonacja główna, tonacja bez żadnych czarnych klawiszy, bez żadnych znaków na samym początku. My mówimy przykluczowe, bo one są przy kluczu. Nie ma ani krzyżyków, ani bemoli i gamma. Tonacja C-dur, gamma C-dur to są same białe klawisze od dźwięku C do dźwięku C. I wszystkie akordy, które zbudujemy na samych białych klawiszach, właśnie należą do tej tonacji. I możemy budować akordy, jeżeli chcemy wyłącznie używać dźwięków C-dur, to musimy używać tylko możemy budować akordy na tych dźwiękach. W zależności od tego, ile dodamy znaków przy kluczu, krzyżyków bądź bemoli, bo nie można dodawać i tego, można albo same bemole, albo same krzyżyki dodawać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W zależności od tego, jaką tonację chcemy otrzymać, to wtedy ten dźwięk, który ma ten bemol albo krzyżyk, on właśnie jest obniżony o pół tonu albo podwyższone o pół tonu. I w większości przypadków, tak jak powiedziałem, to oznacza, że otrzymujemy czarny klawisz, bo to jest pół ton. Polonez Asdur, tonacja Asdur ma 4 bemole, a więc są 4 białe klawisze obniżone są i mamy 4 czarne zamiast białych. A więc jeżeli bym zaczął od C, grać gamę Asdur, to już drugi dźwięk jest obniżony, a więc zamiast zagrać po kolei białe, muszę zagrać następnie znów obniżony. Potem mamy 2 białe, znowu 2 obniżone. I to jest gamma Asdur od C do C. Ale gamma Asdur gra się zawsze od As i wtedy brzmi jak gamma C-dur od C. Ma dokładnie taki sam układ interwałów, tylko że zaczyna się od dźwięku As.
jak najkrócej i jak najprościej staram się to Państwu wytłumaczyć, dlatego, żeby Państwu powiedzieć ciekawą rzecz. Otóż to, co teraz nastąpi, a więc trio, jest w tonacji, która ma cztery krzyżyki. I to jest taki żart, znaczy żart, to nie żart, bo, ale jest to ciekawy zabieg kompozytorski i bardzo odważny, aby zestawić ze sobą cztery bemole, tonację azdu cztery bemole z tonacją E-dur, która ma cztery krzyżyki i ona w ogóle praktycznie no ma jeden dźwięk wspólny, ten akord, ale one ze sobą nie współgrają, one do siebie nie pasują zupełnie. Gdyby zagrać je jednocześnie, to otrzymujemy takie współbrzmienie. To w ogóle nie działa. I teraz Chopinowi to w ogóle nie przeszkadza. On po prostu, kończąc w azdur, nagle daje nam E-dur. I dlatego, proszę Państwa, właśnie dokładnie dlatego, moment, w którym pianista grający tego poloneza zaczyna grać te powtarzane akordy, siedem dokładnie akordów, po których następuje ten pochód oktaw. O tym wszystkim za chwilę. To jest taki moment, w którym jesteśmy zszokowani. My jesteśmy, och, obudzeni jakoś jeszcze dodatkowo, jakbyśmy mało byli obudzeni po tym pierwszym, prawda? Chopin nam jeszcze bardziej dokłada tego takiego, taki dynamit energetyczny, muzyczny. To E-dur jest fascynujące tutaj. Także mamy E-dur, potem mamy właśnie te sławne oktawy, w których wyczytałem w książce też. To też chyba u Hesika wyczytałem, że właśnie często pianiści popisują się tutaj techniką oktawową, grając ten ustęp bardzo szybko i pokazując właśnie tą technikę oktawową, zapominając troszeczkę nawet o tym, co jest w prawej ręce. Ja się tu w 100% z tym zgadzam. Otóż tutaj prawa ręka jest bardzo ważna, a lewa nie ma na celu popisu technicznego, bo nie po to Chopin pisał tego poloneza. Ona po prostu... co to jest? Oczywiście bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, bo tego Państwo nie wiecie. Chopin tutaj daje nam wskazówkę piano pianissimo. Piano pianissimo. Nie piano, cicho. Piano pianissimo, czyli bardzo, bardzo cicho. Wskazówka mówiąca, że te oktawy muszą być grane z oddali. Jak najciszej. Jakbyśmy gdzieś bardzo daleko słyszymy tęt koni. Kopyt końskich. Bardzo dużo koni. Właśnie może jakieś kawaleria, jakieś wojsko pędzi na koniach, ale bardzo daleko. Jeszcze go nie widzimy, ale ziemia się już trzęsie. Nie wiem, czy Państwo kiedyś mieli okazję na przykład stado koni usłyszeć, jak biegnie, to się ziemia trzęsie pod nami. Jest to fascynujące doznanie. A więc po tych siedmiu akordach wstrząsających, takich rozbudzających na zasadzie takiego alertu, takiego o uwaga, prawda? Nagle mamy... Te oktawy, one się nie zmieniają, one uporczywie cały czas są grane. Jeśli chodzi o technikę pianistyczną, oczywiście proste to nie jest, ale to nie jest proste, to nie jest trudne jakby do grania, bo pojedyncze te oktawy można wyćwiczyć. To jest trudne w kondycyjnie, bo tutaj jeżeli pianista nie ma dobrej techniki grania, więc nie ma rozluźnionego aparatu, zwłaszcza w łokciu, tylko gra to na spiętej ręce, no to nie dogra tego do końca z powodu bólu, który pojawi się tutaj w mięśniach, w ręce. No i jest to problem faktycznie dla bardzo, bardzo wielu pianistów. Więc pierwszą zasadą jest rozluźnienie całkowite lewej ręki, bo jest możliwe, proszę Państwa, granie, znaczy w ogóle posiadanie spiętej, jakby napiętej dłoni, nie spiętej, ale napiętej dłoni, musi być dłoń napięta, jeśli gramy oktawy. Oktawy, czyli to już niejednokrotnie tłumaczyłem, jest to szeroki interwał. Dłoń musi być napięta, tak jakby coś trzymała
Natomiast łokieć może być luźny, pomimo że napięta jest dłoń, prawda? To jest taki rodzaj sekretu, może nie sekretu, ale takiej zasady w graniu na fortepianie. I teraz co mamy w prawej ręce? Jeszcze sotto voce, a więc pod głosem, a więc bardzo, bardzo cicho. Chopin dwukrotnie tutaj nam mówi, cicho to należy grać bardzo cicho. Z oddali słyszymy jakieś fanfary, może to wojsko jadące, może ktoś gra. Taką zwycięską pieśń, powiedział, taką pieśń, która ma zagrzać do walki. Tutaj motyw poloneza. Ja tutaj bardzo lubię nie dać się sprowokować tym oktawom i myśleć o prawej ręce i wręcz nadawać jej taki właśnie polonezowy rytm, nawet kosztem tego, że lewa ręka w pewnym momencie musi odrobinkę poczekać, czego właściwie nie słychać. Ale bardzo to wymyśliłem sobie tak to i gram to często i bardzo lubię to robić, żeby podkreślić polskość tej melodii. Posłuchajmy teraz w całości tego trio, nie całego trio, ale tej części oktawowej. Nazwijmy ją częścią oktawową albo częścią kawalerii biegnącej z tym i ona się zbliża do nas. I nagle ją widzimy z daleka, coraz bliżej i w pewnym momencie ją słyszymy i ona jest, proszę Państwa, forte fortissimo, czyli od piano pianissimo, a więc najcichszego do najgłośniejszego musimy dojść. I to forte fortissimo doprowadza nas znów do tych akordów w tonacji E-dur. I znów po raz drugi Chopin nam pokazuje to, i to właśnie dlatego jest trudne, jeśli chodzi o kondycję. Bo tutaj, jeżeli ręka się zepnie i boli, to naprawdę, uwierzcie mi Państwo, nie da się tego zagrać. Posłuchajmy. Proszę Państwa, przejście, łącznik taki, który doprowadzi nas do tego jedynego i takiego lirycznego fragmentu w tym polonezie, który dla pianistów stanowi największy problem interpretacyjny, największe wyzwanie, no i taki kłopot. Ale posłuchajmy najpierw, tutaj będziemy mieli bardzo klasyczny rytm polonezowy i bardzo taki charakter szlachecki, rycerski, dumny. I od jednej nuty pojawia się kobieta. Ja zawsze mówię, że to jest taka żeńska część. Bardzo wyraźnie pojawia się tutaj kobieta. Oczywiście w takim opisowy sposób, bo muzycznie, prawda? Przeczytałem Państwu cytat, że ten polonez jest męski. I oczywiście jest tu cały czas mamy męski charakter. Aż dotąd. Druga część tria, bo tak by ją należało nazwać, jest żeńska, pojawia się tu kobieta. Jest ona najpiękniejsza z całego tego poloneza.
Neza, prawda? Zresztą, no nic dziwnego. I ona ma jakąś treść do przekazania. Tak jak powiedziałem, jest to kłopot dla pianistów. I dla mnie również przez wiele lat, znaczy wiele lat, no zawsze zadawałem sobie pytania. Trudno mi było na nie odpowiedzieć. Jak to grać? Dlaczego to jest kłopot? Po pierwsze, proszę posłuchać tej melodii. Zagram kawałek. Co jest dziwnego? Czy jest tu coś dziwnego w tej melodii? Ja uważam, że naprawdę jest ona taka dziwna albo nietypowa, tak bym to nazwał. Dlaczego? Aż dotąd właściwie. Proszę posłuchać jeszcze raz, zagram. Teraz proszę skupić się na rytmie, rytm tej melodii. Aż dotąd mieliśmy żaden rytm. Nie mieliśmy żadnego rytmu. Co to oznacza? Jednostajny cały czas szesnastkowy rytm, jakby ktoś coś skandował. Oczywiście tak grać nie można. I to jest właśnie pierwszy, najważniejszy błąd, jeżeli ktoś tak robi. I pierwsza trudność. Zagram to teraz Państwu, proszę wybaczyć, ale zagram tak, jak to jest dokładnie napisane w nutach. I myślę, że Państwo zrozumieją, dlaczego pojawia się tu problem dla pianisty. Bo pianista oczywiście, jeżeli bierze utwór, no to widzi tylko nuty na początku, tak? No i musi przeczytać te nuty. Więc jak przeczyta te nuty? A no tak przeczyta, tak jak są zapisane. Już Państwu pokazuję. Postaram się robić jak najmniej poza nutami, tylko same nuty. Dalej. No nie da się tego słuchać, myślę, prawda? Ale proszę Państwa, to jest tak zapisane. Dochodzimy tutaj do sedna, do istoty w ogóle wykonywania i interpretowania muzyki Chopina, zwłaszcza Chopina. Gdyby to napisał Beethoven, należałoby to tak grać, jak to zagrają. Oczywiście Beethoven czegoś takiego by nie napisał, ale gdyby to był zapis Beethovena, należałoby to właściwie tak grać i nie można byłoby tego grać inaczej. Oczywiście jest to Chopin, jest to romantyzm, rok 1842, więc to już jest taki romantyzm w pełni i zupełnie inna stylistyka, inne granie, wszystko jest między nutami, kompozytorzy o tym wiedzieli doskonale, więc Chopin nawet nie pisze nam tutaj, tu zwolnij, tu przyspiesz, tu zwolnij, tu przyspiesz, tu nie wiem, poczekaj, tu wstrzymaj, tu troszkę przedłuż i tak dalej, tego nie robi. Zostawiając to jakby w gestii serca wykonawcy. I dlatego to jest tak trudne, proszę Państwa. Teraz, jeżeli ja to zagram z moją własną interpretacją, czyli tak jak do mnie te nuty przemawiają, po wielu, wielu próbach, po rozmyślaniu nad tym, po analizowaniu, nagrywaniu się, słuchaniu, poprawianiu, bez końca. Wydaje mi się, że teraz osiągnąłem taki sposób grania tego, który mnie w jakiś sposób satysfakcjonuje i który wydobywa wszystko z tej melodii, bo tu jest bardzo dużo w tej melodii, o czym zaraz porozmawiamy, ale proszę posłuchać i powiedzieć, żeby Państwo jakby mieli to porównanie, prawda? To, co w nutach było i teraz to, co dodaje od siebie wrażliwy wykonawca. Thank you.
powód. Ach, fantastyczny powrót do początku utworu, do pierwszego tematu. Jakże inna muzyka, prawda? Tu jest tyle treści. O samej tej części mógłbym, proszę Państwa, mówić godzinę. Ponieważ film nie może być za długi, to ograniczać troszkę to wszystko. Tym niemniej, co my tutaj tak naprawdę mamy? Tak jak powiedziałem, no jednostajny rytm tak szesnastkowy, czyli tych takich dosyć szybkich wartości, ale w wolniejszym tempie. I jednocześnie lewą rękę, która ma taki jakby plam, dwa, trzy, jakby troszeczkę rytm, znaczy rytmu polonezowego tutaj nie ma, bo jest to bardziej jednostajne, ale jest bas i akompaniament, przy czym jeżeli jest bas, to Chopin na basie zawsze daje sforzato tak zwane, a więc akcent, każąc nam grać go głośniej. Ma to też jakąś treść zawiera, dość głęboką. W dalszej, w drugiej części tego tria mamy, nie wiem czy Państwo słyszeli, w lewej ręce takie akcenty opadające jakby dzwony. W prawej ręce też jest pewien tajemniczy akcent, o którym zaraz opowiem. Ale jak tutaj wyglądała w ogóle praca pianisty, jak to jest skonstruowane? Otóż ta melodia sama w sobie, ona ma niesamowicie dużo treści i energii, która pojawia się zawsze między nutami, między dwoma, trzema, czterema nutami. Jeżeli nuty opadają, energia się zmniejsza. Jeżeli rosną potem, potem znów na dół, znów do góry, znów na dół. I to tak sobie jest, to tak się wije. I tak właśnie ja jako pianista interpretujący ten utwór pracuję nad interpretacją. Słucham tej melodii i analizuję ją oraz odczuwam jej napięcia, odprężenia oraz to, co się dzieje między nutami. Słucham tego bardzo długo, gram to w bardzo wolnym tempie, co oczywiście zaraz Państwu zagram, bo wiem, że Państwo no, nie macie możliwości usłyszenia tego w tempie wolnym. Bardzo to jest potrzebne, bo wtedy naprawdę usłyszymy, co jest w tej muzyce. Więc już to Państwu gram i poza melodią samą, którą słyszymy, słyszymy też lewą rękę, która daje nam kolor tej melodii i ona też na nas wpływa w jakiś sposób i też ja w ten sposób, odczuwając to potem, decyduję się na jakieś pomysły interpretacyjne, które wychodzą gdzieś ze mnie, ze środka. Posłuchajmy tej pięknej melodii w wolnym tempie, ale zanim jej posłuchamy, jeszcze jedna uwaga. Mówiłem o tym, że to kobieta. Jak kobieta może się pojawić w takim zwycięskim polonezie? Kto to jest? No nie przychodzi mi, proszę Państwa, nic innego do głowy, słuchając czy grając tą melodię, jak tylko kobietę, żonę lub ukochaną, narzeczoną jakiegoś właśnie wojaka, jakiegoś żołnierza, który walczy, o niepodległość w powstaniu na przykład, prawda? I ona została i tęskni, boi się. I to jest taki opis tego, co się z nią dzieje w trakcie tej zwycięskiej w końcu, ale jednak bitwy, kiedy ona ma niepokój, czy wróci, czy nie wróci. Nie może zadzwonić, proszę Państwa, tak? Napisać maila, czy SMS-a, czy cokolwiek. Nie ma takiego czegoś w tamtych czasach. Jak ktoś pojechał na wojnę, nie było o nim żadnej informacji. Tylko jak ktoś, nie wiem, wrócił, to oczywiście chodził wtedy od domu do domu, się roznosiło, prawda? Ale i tak tego było jakby no zupełnie inne czasy. Żołnierzy walczących było tak dużo, że nie sposób było po prostu wiedzieć. Trzeba było cierpliwie czekać, modlić się i ufać i wierzyć, że wróci. I tu jest właśnie ta kobieta. Kto wie, a może z dziećmi.
martwi się, ale jest też w jakiś sposób dumna z decyzji swojego ukochanego, ale jednak się martwi. I dlatego ta melodia, proszę Państwa, się tak wije, moim zdaniem. Dlatego mamy tyle takich trochę dysonansów w tej melodii, dlatego ona jest taka niezdecydowana, dlatego czasami jest wesoła, czasami trochę wesoła, może nie, ale jasna albo ciemna, są takie momenty. I teraz z takim nastawieniem posłuchajmy tej właśnie melodii w wolnym tempie. Mamy takie wahanie się, 2 sekund, wielkiej i małej, proszę posłuchać. I mała. I wielka. I mała. I wielka. I mała. To, co było w temacie... To była sekunda wielka, jak Państwu powiedziałem, opóźnienie. Tutaj mamy to samo. Wiele razy powtarzane, tylko raz wielka, raz mała, raz wielka, raz mała, czyli symbol takiego trochę radości, trochę smutku, radości, smutku, takiego niezdecydowania. Proszę posłuchać jeszcze raz tego momentu. Dolna nuta, ta opóźniona nuta się nie zmienia. Zmienia się nuta, która opóźnia tą nutę, czyli... No i znów mamy dalej melodię. Modulacja, modulacja. I ta sama melodia troszkę wyżej. Ileż tu jest cierpienia teraz, proszę posłuchać. Jeszcze raz. I tutaj. Tutaj jest chyba ten moment, kiedy ona nie wierzy w jego powrót. Mówiłem Państwu, że to już od czasów Bacha. Gama chromatyczna w dół. Kiedy używamy każdego klawisza, schodząc na dół, symbolizowała cierpienie. Symbolizowała coś bardzo złego. I tutaj mamy właśnie ten moment. I teraz zaczyna się od lewej ręki, część druga tego tria, a więc mamy dzwony, proszę Państwa. Złowrogie. To jest ciekawe, bo niewielu pianistów gra to w ten sposób. Wiem, że chyba Chorowicz gra w ten sposób bardzo wyraźnie, ale on bardzo lubił przesadzać. Ale ciekawa rzecz, bo też wyczytałem już teraz nie pamiętam dokładnie gdzie akurat, ale że Franz Liszt mówił swoim uczniom, grającym tego poloneza, że tutaj właśnie, gdy ta lewa ręka wchodzi, należy ją bardzo wyciągnąć. Tak jakby to były dzwony, żeby to było takie troszkę ciemne, groźne, żeby wyciągnąć bardzo. I że ponoć tak właśnie grał sam Chopin. Jest to dla mnie rzeczą oczywistą, szczerze mówiąc. Nie trzeba bronić tej tezy, ponieważ Chopin sam swoją własną ręką napisał przy każdej z tych nut sforzato, a więc nagle, znaczy głośno, nagle głośno. Jedna nuta. Natomiast w prawej ręce mamy taką, teraz taką melodię, która wije się w kółko. I jedna nuta tej melodii, zawsze ta sama, jest zaakcentowana. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Andante Spianato i Wielkiego Poloneza, kiedy też była taka sytuacja, gdzie mówiłem o tym, że jedna nuta jak dzwoneczek jakiś na górze jest powtarzana i też nie każdy pianista to decyduje się robić. To było to, ten moment... Um,
Teraz. Jedna nutka. Tu mamy dokładnie to samo w prawej ręce, gdzie nuta, jedna z nut jest cały czas uporczywie, proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, przez dziewięć taktów powtarzana, przy czym ona nie wypada zawsze na tą samą miarę. I to jest arcyciekawe. Proszę Państwa, słuchajcie. To jest ta nuta. I teraz słuchamy. Jeśli słuchając nagrania jakiegoś pianisty, usłyszycie, albo na żywo, usłyszycie Państwo, że to robi, usłyszycie Państwo ten dzwoneczek, to możecie być Państwo pewni, że jest to artysta, który bardzo z ogromnym szacunkiem podchodzi do tekstu zapisanego przez Chopina i należy na takiego artystę patrzeć z sympatią i z uznaniem. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo naprawdę to się nie często pianiści w jakiś sposób rezygnują z tego. Albo nie robią tego zbyt mocno. Ja uważam, że zarówno te dzwony tutaj w lewej ręce, jak i w prawej. Zagrajmy teraz tylko te dzwony bez reszty. Jak to będzie brzmiało? One nie wchodzą razem. One się mijają i to może być symbol, proszę Państwa, teraz mi to przyszło do głowy, w tym momencie, symbol jej i jego, one się mijają, one nie są razem, bo oni nie są razem, bo on jest daleko. Dzwony mogą symbolizować różne rzeczy, może jakieś właśnie myśl, że zginął, że go nie ma. I teraz też ciekawa rzecz, że ten dolny głos się zmienia, schodzi w dół, schodzi, przepraszam. Ona zostaje, czyli ona jest stabilna, zostaje w miejscu, czyli ona jest w miejscu, a on nie wiadomo, gdzie on tam jest, porusza się, schodzi w dół. I razem grane wszystko brzmi mniej więcej tak. Państwa umiera. Smolcando z włoskiego, a więc umierając. Aż dotąd. I potem. I wraca Polonez. I proszę Państwa, tylko raz się pojawi w pełnej krasie w akordach. A więc już nie tak jak na początku. Chopin rezygnuje z powtarzania części A, nie daje w ogóle części B, więc nie robi już tego, co robił zawsze w polonezach, znaczy zazwyczaj w polonezach poprzednich. I bardzo słusznie, bo uznaje, że to już będzie za długie. Uznaje, że polonez ten nie może być aż tak długi, bo to napięcie, które wytworzył, już się rozproszyło. A tak w idealnym momencie, proszę Państwa, kończy tego poloneza taką krótką, wybuchową kodą i absolutnym zwycięstwem. Więc tutaj już nie mamy tego, co mieliśmy w polonezie Fismo, że wszystko się wycisza. Tylko Chopin jednak decyduje się na zakończenie tego utworu, jak na poloneza przystało, a więc wielkim zwycięstwem. Widać, że Chopin wyraźnie chce, tutaj chce, aby słuchacze wpadli w euforię, aby chwycili za broń, aby nigdy nie ustali w walce. Posłuchajmy tego. Tu będą jeszcze, będzie się znów odzywał na koniec ten podstawowy temat.
trzeci, i czwarty, i piąty, i szósty. I koniec, prawda? Jest to... Ja zawsze, jak gram tego prezesa, jestem niezwykle wzruszony. Zwłaszcza, jak gram go za granicą. Ale przede wszystkim zawsze wyobrażam sobie, jak to było, jak on był grany pierwszy raz. Jak to było, gdy było spotkanie, prawda? I Chopin siadał i grał tego poloneza. Dla rodaków zwłaszcza. I czy miał siłę grać go na całość? Czy miał w sobie tyle ognia? Bo wiemy, że fizycznie on nie był już w tym czasie, ale jakby mocny, ale na pewno miewał lepsze okresy. W każdym razie na pewno nie tylko on to grał. Tutaj każdy pianista, nawet jeśli to był Franz Liszt, na pewno doskonale potrafił oddać polskiego ducha, tym bardziej, że Franciszek Liszt bardzo często bywał na tych spotkaniach Polaków. Nawet ponoć potrafił trochę po polsku, rozumiał i potrafił czytać, to był w ogóle geniusz. Był bardzo często na spotkaniach i odczuwał tego ducha naszego. W każdym razie utwór musiał zrobić piorunujące zupełnie wrażenie na rodakach, na słuchaczach. I dlatego osiągnął tak spektakularny sukces, dlatego jest tak kochany przez publiczność, przez tak wzruszający, tak poruszający wszystkich i dający siłę. Dlatego tak myślę sobie, że może jeszcze raz zagram go teraz Państwu w całości. Zrobię ten wyjątek niejako w polonezach i zagram go w całości, bo uważam, że na to wszyscy zasługujemy, aby tym bardziej, że jest to akurat tak się składa, że jest to ostatni odcinek przed świętami wielkanocnymi, więc nabierzmy siły, optymizmu i siły do przetrwania, do walki i do myślenia pozytywnego, bo to jest teraz dla nas najważniejsze. Thank you.
Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, ostatni polonez przed nami. I to tajemniczy najbardziej, chyba ze wszystkich utworów w ogóle Fryderyka. Polonez Fantazja, op. 61, jeden z moich najukochańszych utworów, ale też niewątpliwie najtrudniejszy do analizy i do przede wszystkim wytłumaczenia Państwu, przybliżenia, ponieważ jest on niezwykle utworem, niezwykle skomplikowanym i pełnym treści i zagmatwanym w jakiś sposób, trudnym do zrozumienia, więc dla mnie w tym projekcie niewątpliwie stanowił będzie największe wyzwanie, na które zresztą już się cieszę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.